A teraz coś z innej beczki. Customowa mapa zrobiona przez ludzi. Zweryfikujmy, czy nadaje się ona do grania. To jest mapa Team Objective. Jest to mikroskopijna mapa. I polega ona na tym, że tutaj w klatce wisi król agatiański i masoni muszą go spuścić do lawy i spalić w tej lawie. A agatianie mają do tego nie dopuścić. Jak się tutaj stanie, jak mason tutaj stanie, to ten król się spuszcza na dół. A jak Agata tutaj stanie, to ten król się podnosi. Tylko obecnie coś jest zjebane i ten król czasami, jak opadnie maksymalnie na dół, to się później podnosi momentalnie do góry. Maksymalnie. Ammo? Ammo. O! Co za pech. I tutaj może jeszcze jakoś tak lawę wylać, chyba przy tym kole tam. Co tam jest? Tam jeszcze takie koło. Agata tam, o! Agata tam może stanąć i wtedy wypłynie lawa. To nie to takie duże kółko, nie? Rondo. A! Na tej serwerze nie ma trzeciej osoby, tak więc wszyscy grają tak jak właśnie widać, nie? Z pierwszej. Dawać. A czemu nie można go po prostu zabić, Dido, no? To by było dużo prostsze. Aj! Ciekawe, jak on to zrobił. Znowu kolejna akcja, która zakrawała już o kita. Thanks. Take it in stride. To ten król tak stęka jakby co, nie? Ach, w kleszcze wszedłem. Jednak jak są serwery, gdzie nie ma trzeciej osoby, to od razu widać, że ludzie grają jakoś tak inaczej. Mniej takiego bullshitu jest. No ale to, żeby nie trafić kolesia, który się w ogóle nie rusza dwa razy, no to już jest żenujące, nie? Jak mi idzie? 3 na 4. Słabo. Ale ludzie też nie mają dużo więcej. No ale mimo wszystko. A chyba poleciał ten bug, że ten król do góry pojechał. Zabrałem tą włócznię znikąd. Ale kit! No i zabił mnie Gideon, tak? Z odległości. Uratował swojego kolegę. Kurde, więcej jako ten łucznik zabijam chyba wręcz, ale ten sermatanzak już mnie zaczyna wkurzać powoli. Jest! Headshot. Po co mi te włócznie, jak wszyscy giną od sabli?
Save me! Feintujesz, tak? Feintuję. A teraz w ogóle nie mam pojęcia, jak on mnie zabił. Co to miał być? Na pewno dolar by mi nie kopnął. Jakiś bullshit nad bullshitami to był. Nie było animacji i nic. Zapity? Wpadł do kwasu. Ups. Slue lava, jak slue lava, koleś się nazywał. Slue lava. Sharp SS, SS. Au. Jeszcze raz. Help me! I'm so sorry. Yeah, ale to zabiję tego, który i tak zaraz wyleci. Wangardzi są bardzo nieodporni na obrażenia kute. Zawsze bardzo szybko giną. Nawet krótkim mieczem można ich zabić dwoma czasami. Mój frak. Ale kit! Dźgnąłem go wyraźnie. Bullshit. Nie stój w przejściu. Wszędzie, tylko nie w przejściu. Kolega włócznie poniósł! Kit! Nie rzuciłem w niego, a zginął. Spali się? Ha! Ładnie. Drugi raz został w ten sam sposób. To szkoda, że mało to mu obrażeń zadaje, nie? Teraz jestem przekonany, że powinien oberwać. To 4 sekundy można popierać, tak? Dobrze. Czym on to zrobił? Fail. Z mojej winy. Nie wygramy tego, bo nie wiem dlaczego. Ten koleś się wkłada do tej lawy, ale nie ginie z jakiegoś powodu. A jednak. Tu jest napisane, że objective failed, ale to jest bullshit, ponieważ tak naprawdę zaraz napisze, że wygraliśmy, nie? Zjebane jest po prostu i tyle. Amatorzy się nie postarali w robieniu mapy. Jaki mam wynik? 16 na 11. Nieźle jak na włócznika.